24 czerwca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Za nami coroczne święto miasta. Dla mieszkańców zagrały gwiazdy muzyki hip-hop i rocka. Na scenie prezentowały się także lokalne grupy. Jak bawili się bełchatowianie? O tym w materiale. 43 dni Bełchatowa za nami. Termin na świętowanie Dni Miasta był idealny, bo zbiegł się z pierwszym weekendem wakacji. Halo, halo, dzień dobry Bełchatów, witam serdecznie. Chór pięknie zaśpiewał, tu jest twoje miejsce, tu jest twój dom i nigdy o tym nie zapominajmy. Dzisiaj mamy święto naszego miasta, święto tak naprawdę wszystkich bełchatowian i bełchatowianek, więc nie pozostaje nam nic innego, jak korzystać z tej pięknej pogody. Dodatkowo bardzo cieszę się, że w tak ważnym dniu są z nami nasi przyjaciele z różnych miast, z Litwy, z Ukrainy, z Czech, z Francji, z Węgier, więc bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj w tym wielkim dniu, w tym pięknym dniu nasi przyjaciele są również z nami. Szanowni Państwo, życzę przede wszystkim wspaniałych wakacji. Jak dobrze wiemy, Dni Bełchatowa to początek wakacji. Myślę, że nie mogliśmy tych wakacji zacząć lepiej niż właśnie w tym miejscu, z taką pogodą, z takim pięknym chórem, ale i również z tymi wielkimi występami, które są przed nami. Także życzę wszystkim fantastycznej, pięknej zabawy. No i oczywiście bezpiecznych wakacji. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień i jutrzejszy na długo zapadnie w Waszej pamięci i będziecie dumni z tego, co udało się zorganizować i będziecie dumni również z miasta Bełchatowa, bo bardzo nam na tym zależy. Bardzo dziękuję. Publiczność bawiła się przy dźwiękach hip-hopu oraz brzmień rockowych. Oprócz gwiazd na scenie gościły także lokalne grupy. Yes.
W sobotę i w niedzielę mieszkańcy, którzy zawitali do parku za muzeum regionalnym, mogli nie tylko posłuchać dobrej muzyki, ale także skorzystać z wielu innych atrakcji. W ramach Jarmarku Rozmaitości mieszkańcy mieli okazję kupić produkty rękodzieła artystycznego czy posmakować oryginalnych potraw. Organizatorzy nie zapomnieli także o najmłodszych bełchatowianach. Dla nich specjalnie ustawiono kolorowe karuzele czy dmuchańce. MCK zaprosiło na zajęcia artystyczne. Była strefa dla maluszków, strefa drewnianych gier planszowych, gry w formacie XXL, fundacja Nitka, harcerze, malowanie buziek, tatuaże i oczywiście warkoczyki. Idealny początek wakacji mieli także mieszkańcy gminy Zelów. Dla nich specjalnie zorganizowano piracką plażówkę na patykach. Jak najlepiej rozpocząć wakacje? Gdy pogoda dopisuje, to nad wodą. I właśnie nad wodę zaprosiła gmina Zelów, organizując piracką plażówkę na patykach. Ośrodek Patyki to doskonałe miejsce na relaks. Na przygotowanej plaży można śmiało zażywać kąpieli słonecznych, ale także i tych wodnych. Z pewnością dla niektórych były to niezapomniane wrażenia. Kochani, dopiero zaczynamy. Tak się dzwońcie, poznajomych, po sąsiadów, po przyjaciół też, po rodzinkę, wszyscy się przydadzą. Im nas więcej, tym lepiej. Na szczęście wszystko odbywało się pod okiem wykwalifikowanych ratowników, którzy z dumą prezentowali sprzęt ratownictwa wodnego. Na chętnych czekały także atrakcje w iście pirackim klimacie. A uwaga, mamy pierwszych laureatów konkursu. Słuchamy, jaka jest bandera piracka? Czaszka z dwoma kostkami na tle czarnym. Super, brawo kochani, pierwsza nagroda za nami. Żeby była jasność, ta bandera na początku i do samego końca nazywała się Jolly Roger, czyli taka specyficzna nazwa, specjalna dla bandery. Chodź, dam ci nagrodę, coś wyjątkowego dla ciebie. Słuchaj, dam ci taki proszek, albo nie, o, dam ci fajną taką bransoletkę i oczywiście jeszcze coś słodkiego, chodź. Kurczę, jaki wiatr, słuchajcie, robi nam tutaj psikusy. Proszę bardzo. W nagrody. Bardzo dziękujemy, gratulujemy. Piratów nie brakowało. Nie byli to jednak piraci drogowi, bowiem imprezę bacznie obserwowali policjanci, którzy najmłodszym przypominali o prawidłowych formach spędzania czasu nad wodą. Myślę, że na pewno tam pomoże. Co? O, jeszcze niebieskie. Dodatkowo najmłodsi mogli skorzystać z gier plenerowych, dmuchańców czy zajęć artystycznych. Fani sportu rozegrali turniej siatkówki plażowej. Bezpośrednio dziecku do walizki. Te leki w woreczku podpisane powinien otrzymać wychowawca czy kierownik obozu, czy też wypoczynku, dlatego że dzieci same nie powinny sobie dawkować żadnych leków, bo mogą zapomnieć, mogą być te leki źle przechowywane, mogą być wzięte podwójne dawki, więc bardzo musimy na to też zwrócić uwagę. No i taka sprawa też, że jeżeli nasze dziecko wyjeżdża, pakujemy walizki, pakujemy torby, plecaki, dajemy na drogę coś do zjedzenia. I niech to naprawdę będą dobre przekąski, zdrowe. Nie chipsy, nie napoje gazowane, ale właśnie woda, kanapka z sałatą, z owoc, jakieś warzywo. Nie dajemy żadnego ciasta z kremami, żadnych serników, bo jeżeli dziecko w trakcie podróży już tego nie zje na świeżo, to później, jeżeli to przywiezie i schowa w szafce, będzie chciało zjeść później, to naprawdę mogą być duże problemy zatrucia pokarmowe. Oczywiście tutaj też jest dozór i sprawdzanie przez nauczycieli, przez opiekunów, no ale ułatwijmy pracę i nie dawajmy takich rzeczy naszym pociechom. Musimy zwrócić też uwagę na to, że te dzieci, które zostają w mieście i też mają jakiś zorganizowany czas, zarówno przez rodziców, opiekunów, jak i też w takich placówkach jak Półkolonie na przykład, no to też co potem?
Nie pozwólmy tym naszym pociechom za długo siedzieć przy telewizorze, przy komputerze przede wszystkim, przy smartfonie, bo czas wakacji to czas taki, żeby właśnie odpoczywały, żeby były jak najwięcej na powietrzu, żeby miały możliwość korzystania z dobrego wypoczynku, z powietrza, z form aktywności fizycznej. I zwracajmy uwagę na to, że jeżeli jest to rower, jeżeli są to deskorolki, wrotki, żebyśmy zabezpieczyli i kolana odpowiednimi tutaj ochraniaczami, kaski bezwzględnie, bo jeżeli jest jakiś uraz głowy bez ochrony, no to jest bardzo przykra i ciężka sprawa. No i oczywiście, jak w piosence, lato czeka, razem z latem czeka rzeka i las. Nie ma nas, ale zaraz tam będziemy i w lesie, tak jak zawsze, zwracamy uwagę na kleszcze, więc jak przychodzimy do domu, to się oglądamy, czy tych kleszczy nie ma, potem je umiejętnie usuwamy. Jeżeli zbieramy owoce, tutaj myślę o jagodach, to myjemy je, ponieważ może być bąblowica też, mogą być zakażone te owoce, więc nie od razu je spożywamy. Musimy zwrócić uwagę też młodym ludziom, szczególnie młodym osobom, które no, uważają, że ta brawura to jest coś, co jest no, bardzo bliskie młodym osobom. Na przykład skoki do wody w nieznanym miejscu, do rzeki, albo wrzucanie kogoś do wody, kto jest nagrzany promieniami słonecznymi i tutaj w tym momencie taka fajna zabawa, bo wrzucimy na przykład koleżankę czy kolegę do wody. Jest to bardzo złe, ponieważ woda jest dużo chłodniejsza, jest taki szok termiczny, a skoki do wody wiadomo jak mogą się kończyć, jeżeli nie wiemy gdzie te skoki są realizowane. Jeżeli nie zna młody człowiek tej rzeki, może to się skończyć kalectwem na całe życie. No i tak jak co roku powtarzam, jeżeli tutaj młodzi ludzie gdzieś wychodzą, spotykają się, a przecież powinni to robić, więc zwracajcie na siebie uwagę. To nie chodzi o to, żeby być nianią dla kogoś, nie. Tylko jeżeli idziecie w grupie, to starajcie się zobaczyć, co się dzieje z inną osobą z waszego towarzystwa, gdzie też ona jest, bo jeżeli są to wyjścia do jakichś klubów, też zwróćcie uwagę na to, co pijecie, gdzie ten wasz napój jest, czy ktoś tam obcy się nie kręcił. Lepiej zostawić już ten napój i go nie dopijać. No, tabletki, pigułki gwałtu, kończy się to później dla takiej ofiary bardzo ciężko i jest to traumatyczne przeżycie. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby straszyć, bo okres wakacji to piękny czas, czas odpoczynku, czas relaksu, ale żeby po prostu pewne rzeczy przemyśleć, żeby zwrócić na pewne sprawy uwagę, bo wtedy naprawdę ten wypoczynek będzie bardzo przyjemny i udany, czego wszystkim bardzo serdecznie życzę. Łódzki NFZ podpisał umowy z dwiema nowymi dodatkowymi poradniami dla osób z autyzmem. Poradnie znajdują się w Łodzi przy Aleksandrowskiej i w Łowiczu przy Świętojańskiej 1B. Dzięki tym dwóm nowym poradniom dzieci szybciej uzyskają diagnozę i specjalistyczną pomoc. Liczba dzieci z diagnozą autyzmu i liczba udzielanych świadczeń, czyli porad i badań diagnostycznych, rośnie. W Łódzkiem w ciągu dwóch lat, od 2020 roku do 2022, liczba pacjentów z autyzmem wzrosła o 500 chorych. Każdego roku z poradni dla dzieci z autyzmem korzysta około 2,5 tysiąca dzieci. Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym. Czasami rodzicom trudno rozpoznać, że dziecko ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. Z wiekiem ten zaburzenia stają się coraz bardziej wyraźne i możliwe do zdiagnozowania. Głównym problemem osób z autyzmem jest nieprawidłowy rozwój mowy i komunikacji oraz kontaktów społecznych. Mowa u takich dzieci rozwija się nieprawidłowo i często właśnie to jest niepokojące dla rodziców. Autyści mają również problemy z używaniem i odczytywaniem gestów, emocji na twarzach innych ludzi. Natomiast każde dziecko wymaga indywidualnej terapii, indywidualnej diagnozy dostosowanej do swojego stanu zdrowia. W poradni dla osób z autyzmem pacjenci uzyskają nie tylko porady lekarskie, ale także
mogą korzystać ze specjalnego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego, który powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu polega na długotrwałej i systematycznej terapii. W Łódzkim dzieci mogą korzystać nie tylko z dwóch nowych poradni, ale także z koordynowanej opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z poradni dla dzieci z autyzmem, których jest kilka, oraz centrów zdrowia psychicznego, a w tych centrach z poradni na drugim poziomie, czyli poradni zdrowia psychicznego. Podczas kontroli w sortowni przesyłek funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli paczkę z pieniędzmi. Gdyby nie pies służbowy z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi, pakunek mógłby pozostać niezauważony. A nadawcy przesyłki wydawało się, że jeśli schowa banknoty w foliowy worek i kartonowe pudełko, to paczka dotrze bezpiecznie do odbiorcy. Ares, jeden z trzech psów służbowych łódzkiej KAS, zaznaczył przesyłkę, w której znajdowało się ponad 14 tysięcy złotych. Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę wskazanej paczki, potwierdzając sukces Aresa. Gotówkę zabezpieczono w magazynie depozytowym Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego do dalszego postępowania z uwagi na podejrzenie dochodu z nieujawnionych źródeł. Ares jest psem dualnym, wyszkolonym do znajdowania właśnie pieniędzy i tytoniu. Największe jego wykrycie kontrabandy w postaci schowanej gotówki to zaznaczenie miejsca ukrycia ponad 500 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że KAS jest administracją, która wspiera uczciwych przedsiębiorców, a jej działania mają na celu walkę z nieuczciwą konkurencją. Zapewnia bezpieczeństwo finansów publicznych, podejmując czynności kontrolne w stosunku do podejrzanych działań. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.